Siemanko, witamy ponownie na kanale Husator. Dzisiaj bym chciał Wam zrobić już taki mniej więcej ostatni vlog o Junaku M15. Pokazywaliśmy Wam krok po kroku, jakie modyfikacje możemy zrobić w modelu Euro 5. I dzisiaj chciałbym Wam już pokazać ostatnią modyfikację, którą możecie sobie zamówić. Ten vlog jest skierowany głównie do osób, które mają te Junaki M15 w naszym salonie, w naszym serwisie. Większość już jest praktycznie złożona. I chciałem Wam maksymalnie pokazać, czego możecie się spodziewać, jak te motocykle pracują, jaką mają moc, jakie można modyfikacje zastosować. Niedawno pokazywaliśmy Wam zestawy do modyfikacji. Wszystko jest jak ładnie opisane, w opisach macie linki do naszej strony, możecie zamawiać, bądź telefonicznie dzwońcie do mnie. Przy każdym filmie z modyfikacjami macie mój numer telefonu, bądź maila, na którego również możecie złożyć zamówienie. Widzieliście już modyfikację ramki, mocowania ramki na tablicę rejestracyjną. Widzieliście już oczywiście montaż lampy LED. Widzieliście, jak wyglądają nowe kierunkowskazy, jak wyglądają lusterka montowane w naszym serwisie, które są we wspomnianym wcześniej zestawach. Dzisiaj chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda i jak brzmi, co jest najważniejsze, brzmi pełny przelot tego typu motocykla Junak Euro M15 Euro 5, bo zarzuty były i to słuszne, że pojazd jest silnik bardzo cichy, tłumik bardzo cichy, bo ten tłumik już jest nowy, całkowicie inny od poprzedniej wersji i bardzo dużo klientów zażyczyło sobie modyfikację takiego układu wydechowego i zaraz Wam pokażę właśnie, jak to brzmi i to już będzie zwieńczenie wszystkiego, co można w tym motocyklu zrobić i wszyscy ci, co mają te motocykle u nas, dzwońcie do mnie, mamy ponumerowane te pojazdy. Gro klientów już sobie zamówiło te modyfikacje i zestawy, ale ci, co jeszcze się zastanawiali i czekali na modyfikację tego układu wydechowego, dajcie mi znać, zadzwońcie, co robimy. Czy zostawiamy go w oryginale, czy modyfikujemy układ wydechowy, czy robimy modyfikowaną tablicę, ramkę na tablicę rejestracyjną, czy montujemy lampę LED, czy montujemy kierunkowskazy, lusterka. Może chcemy zrobić jakieś kombo, czy chcemy zamontować tylko lampę, jak kolega z Bydgoszczy, pozdrawiam Cię serdecznie, i lusterka oraz będziemy mu modyfikować układ wydechowy. Dajcie mi znać, dla mnie to będzie bardzo ważne, a dla wszystkich klientów, którzy chcą kupić Junaki M15, jeszcze coś możemy Wam załatwić, z przyjemnością Was obsłużymy, zrobimy wszystkie modyfikacje i dostarczymy jeszcze jesienią bądź zimą. Więc co, obracam kamerkę i odpalamy Junaka M15 Euro 5 na stuningowanym układzie wydechowym, a brzmi, proszę mi uwierzyć i posłuchacie, elegancko. Słuchajcie, tak wygląda oryginalny tumik. Tutaj proszę nie hojtować naszej roboty. Wiem, że to powinno wyglądać lepiej, ale jeszcze nie mieliśmy odpowiedniego sprzętu. Staraliśmy się to robić sami. My już spawamy nierdzewki i zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica między spawem pierwszym a spawem drugim. Mam nadzieję, że tu właściciel z województwa mazowieckiego, pozdrawiam również się serdecznie, nie będzie miał pretensji za ten tłumik. Jak chcesz go pomalować, powiedzmy na czarny mat, to daj mi znać, jak to Ci nie przeszkadza, to też daj mi znać telefonicznie, czy w komentarzu nawet, bo dostaliśmy pełną zgodę na doświadczenia, modyfikacje i najpierw zrobiliśmy pełen przelot w tłumiku, czyli ostatnia część układu wydechowego, potem braliśmy się za rury wydechowe, za układ wydechowy w postaci kolektorów i proszę zobaczyć, to już jest taka, można powiedzieć, nasza robota. Zakupiliśmy już bardzo drogi sprzęt do spawania nierdzewki. Jest to troszeczkę już przepolerowane. Zobaczcie już, jak lustro. Pewnie z każdym kolektorem będzie to ładniej wyglądało. Dodam tylko, że są to oryginalne kolektory, bo wybijamy katalizator, który jakby jest Wam niepotrzebny, a zachowujemy oryginalny wygląd. Czy do Niemiec to ma pójść? Tutaj też nie macie żadnych problemów. Z drugiej strony Wam pokażę. Proszę zobaczyć. I również lusterko. Jest to wszystko przepolerowane, w bardzo dobrej jakości zrobione. Co do ceny, wygląda to następująco. Jest to, liczmy, około 3 godziny pracy na dwa kolektory i tłumik, plus
plus około 100 zł robocizn, materiał do wykonania odpowiedniego spawu nierdzewką, wszystko już będzie na pełnym połysk. No i można to oczywiście pomalować na czarny mat jak chcecie. Będzie to kosztowało 450 zł, cały tuning układu wydechowego. Jest to tylko i wyłącznie taka, można powiedzieć, modyfikacja polegająca na efekcie dźwiękowym. Żadnych mocy to nie dodaje, ale jest jakby taka frajda z jazdy, że już ten dźwięk jest słyszalny. Więc co, teraz tylko go trzeba odpalić i Wam udowodnić i pokazać, jak to brzmi, a z drugiej strony ten motocykl wygląda przepięknie. Do odpalenia Junaka M15 pozwoliłem sobie poprosić naszego kierownika Patryka. No i bo ma oczywiście czujnik podpory bocznej. Też jak chcecie ściągnąć ten czujnik podpory bocznej w podstawie, przy przeglądzie zero, to dajcie znać, że macie to w cenie i nie będzie Was to denerwowało. Więc co, Patryk, czyń powinność i dajemy pokazujemy, jak to brzmi. Słyszycie to? Teraz dla kontrastu odpalimy motocykl Junak M15 Euro 5 jeszcze w oryginale. Jaki to jest numer? Szósteczka. Tu jest chyba kolega z Gdańska. Masz tutaj tak naprawdę oryginalny stan. Wiem, że chyba będziesz w sobotę i oglądał sobie i zamawiał usługi. I teraz odpalimy oryginalny tumik i porównacie sobie, czy warto zainwestować 450 zł modyfikację układu wydechowego w naszym serwisie. Patryk znowu Wam odpali i porównamy sobie. Jak słyszymy? Cisza. To jest oryginalny wydech.